Cześć Wam kochani, dzisiaj jest taki piękny popołudniowy dzioneczek. Piękny popołudniowy dzioneczek. Kurde, gdzie ja się ruszyłem zdania składać. No, idę sobie na spacerek, tak? Wczoraj jednak do pracy nie poszedłem, jeszcze się nie czułem najlepiej. Jeszcze gdzieś tam w żołądku jakieś rewolucyjne rzeczy były, także stwierdziłem, że nie idę do roboty. No i co, wyspałem się. Zjadłem śniadanko, trochę pogazowało, pobuszywało w brzuchu, cisza na razie, spokój, także dzisiaj już chyba bez problemu pójdę do pracy. No, a ten, gdzie idziemy? No, w związku, że jest jakieś takie ala słoneczko, takie, no powiedzmy, jest słoneczko, gdzieś tam za chmurami, ale jest. Stwierdziłem, że siedzieć w domu to można umrzeć, więc się wybrałem na spacerek, a idę sobie do takiego parku kiedyś w zeszłym roku byłem tam, no i tam krótki filmik nagrałem, nie wiem czy Wam się podobało czy nie. Taka najstarsze oczyszczenie ścieków w Londynie. No i właśnie idę, zmierzam, bo wiosna się robi, powiem Wam, kwiatki kwitną, bazie już są, już tam jakieś zielone listki się pojawiają coraz większe, dużo pąków. No i stwierdziłem, że jak już tak ładnie się robi, no to czemu nie wybrać się i zobaczyć, co tam jest, jak to tam wygląda. No i właśnie tu jestem. Idę sobie, zdjęcia robię, małe filmiki, także przy okazji Wam pokażę różne takie rzeczy kwitnące, zieleniny. No, nie wiem, czy Wam się chce to oglądać, no ale ja to lubię i będę sobie nakręcał. Jak nie dla Was, to dla siebie. No, dobra. To idę sobie, bo tu jest na razie jeszcze zimno. I tu jeszcze się żona do mnie dobija. Także jeszcze chwilę z nią pogadam, zanim zacznie. No bo wiecie, na Filipinach jest 8 godzin do przodu. Także tam już jest wieczór. Także chwilkę z nią pogadam i akurat dojdę tam na miejsce. I ten. A gdzie jestem? No tutaj jest ten park. Czekajcie, obrócę tylko kamerkę, żeby jakoś to wyglądało. Tutaj jest ten park, co tam zawsze chodzę sobie na zachody słońca. Schody gdzie indziej oglądam. No, a tu jest dalsza część tego parku. On sobie idzie tędy. No i tutaj zaraz w lewo skręcę. No i w sumie ten park, do którego idę, to już jest tutaj za tym murkiem. No, ale niestety trzeba go obejść dookoła. I tam sobie pójdę. Tam widziałem dużo fajnych takich klombów kwiatowych i tym podobnych różnych takich pierdółek. Także będziemy patrzeć, czy tam coś się kwitnie, zieleni, jak to wygląda. Trochę spokoju, tam trochę ptaszków śpiewa, trochę ciszy tam jest, także fajnie. Dobra, kończę, bo żona dzwoni. Cymojta się, brocia.